Dobry wieczór, nazywam się Andrzej Kwiatkowski, Andrzej Kwiatek Art na Facebooku. Znajdujemy się w mojej pracowni o domówce. Podepniemy się trochę tak pod akcję Zostaję w domu, sklejam model. Tak, no i zainspirowany tą akcją chciałbym pokazać, przedstawić montaż, czy tam sklejanie modelu. Model do sklejania, w ogóle taka zapomniana zabawka trochę, zabawka. Wszystkie elementy są odwzorowane autentycznie, historycznie, tak? A ja się spotkałem, że teraz we wszystkich sklepach są tylko klocki Lego. Tylko klocki, które jakby naciągają tą rzeczywistość. A kiedyś były bardzo popularne, teraz właśnie coraz mniej, przynajmniej w Zielonej Górze. Nie ma ani jednego sklepu modelarskiego. Więc... dzisiaj posklejamy taki model z czasopisma, bo tylko taki model można kupić w Zielonej Górze, gdzieś w jakimś sklepie z gazetami. Jedyne miejsce, gdzie można kupić model do sklejania. To jest akurat seria limitowana, wrzesień 39, kolekcja historyczna, łatwy montaż, czyli nie powinna sprawić kłopotu nawet najmniej zaawansowanym modelarzom, czy tam amatorom. Wzięliśmy dzisiaj, akurat tak wyszło, że wzięliśmy pojazd z września 39, niemiecki ciężki samochód pancerny SDKFZ 263. Taki oto pojazd. Miał napęd na 8 kół. Tak, jak tu widać. Także radził sobie w terenie dosyć dobrze. Silnik o mocy 180 koni mechanicznych. Więc jak na tamty czas całkiem sporo, czy tam 160, no ale to każdy sobie może przeczytać dokładnie historię. My się skupimy bardziej na takiej zabawie polegającej w montaż takiego modelu. W komplecie jest taka ładna tutaj lufa z metalu, taki dodatek podnoszący walory. No i mamy model. O, proszę zobaczyć, taki korpus. Jest trochę takich niektórych detalicznych elementów, ale generalnie model jest dosyć prosty. Dół, góra, wieżyczka. Dobra, teraz kwestia narzędzi. Narzędzia mogą być bardzo proste, takie, które mamy pod ręką. Mniej więcej w każdym domu jest nożyk do tapet. O, proszę bardzo, bardzo takie fajne urządzenie. Są większe i mniejsze, ja mam akurat taki większy. Nożyczki, to są akurat takie specjalne nożyczki do takich mocnych cięć, ale mogą być też zwykłe nożyczki do paznokci, a najlepiej taki, o, takie małe obcążeczki. To jest takie najważniejsze narzędzie. No i do tego troszkę papieru ścieżnego, ja mam taki pilniczek. To może być zwykły papier 150, 150 i 200 i wyższe numery mogą być. No bo to w końcu jest taki miniaturowy świat. No. Po wycięciu to jak widać zostają nam takie pozostałości z ramki, z wypraski. Bardzo fajnie się to usuwa właśnie takim nożykiem. Do tapet. O, raz. Dwa. Tutaj. No, trzeba uważać na ten nożyk, bo on jest dosyć ostry i to trzeba mieć takie spore wyczucie czasami. Czasem zostają takie z plastiku nadlewki. Bardzo fajnie to się właśnie szlifuje papierkiem ściernym. Oczywiście wszystko trzeba robić z wyczuciem należytym. Możemy tutaj już skleić tą jedną. Czekaj, ja to przyniosę sobie. Mhm.
do nakładania kleju, ja czego używam? Ja używam zwykłej wykałaczki. Klej Revel, ale może być dowolnej firmy. Tak, no i sklejamy. I sklejamy poszczególne elementy. Nakładamy niewielką ilość kleju. Ja akurat, oczywiście można to skleić również, są różne sposoby nakładania i klejenia. Można też same bolczyki skleić, o te dwa, i to również będzie się trzymać, tak? Klej wysycha dość szybko, więc ja nakładam go na dwie, na obie klejone części. Jak właśnie jest więcej do nałożenia, to można nawet bezpośrednio z tubki, czego ja nie polecam, ale już tak zrobię. Jaka jest jeszcze dodatkowa zaleta kleju? Otóż poprawia on tu nam, usuwa nam tu wszelkiego rodzaju niedoskonałości dopasowaniu elementów. Tak, ale jak mówię, można ten klej tylko położyć na czopki i ten model tu się będzie trzymał, bo widać, że jest bardzo ładnie spasowany, więc nie będzie problemu. Dobra, mamy sklejony korpus. Tu jest taka najbardziej precyzyjna część i taka delikatna tego modelu, czyli antena, bo to był wóz dowodzenia, który miał radio, którym można było nadawać komendy i komunikaty do wszystkich jednostek. Wóz dowodzenia. Także ta antena tutaj pełniła ważną rolę, a jednocześnie też służyła jako taka platforma do maskowania i osłony. No, następna sprawa, taka trochę męcząca, to te koła. Też trzeba każde dokładnie obciąć, bo koło się musi kręcić, a kół tutaj jest od groma. Znaczy, no nie tyle co w czołgu, ale całkiem sporo, dlatego że miał 8 kół z tyłu na dwóch osiach i jeszcze dwa koła z przodu. Ogólnie były to dosyć dobre konstrukcje. Dużo ich przetrwało działania zbrojne. Później historii czasu już tak może nie wytrzymały, ale w działaniach wojennych się spisywały dosyć dobrze. Teraz w międzyczasie przednią płytę przykleimy. Przednia płyta pancerna, czyli ta najważniejsza, która miała tu chronić członków załogi przed strzałem. W początku była trochę cieńsza, później dali trochę grubszą. Aha, zapomniałem jeszcze, że penseta oczywiście, narzędzie modelarza i do przytrzymania elementów plastelina. Mamy sklejoną wieżę. Tak,
Można ją tu już odkleić. Wieża niż sobie schnie. A więc tutaj pojazd sobie schnie, wieża sobie schnie. I to teraz się weźmiemy jeszcze za kółka. Tak. Montujemy kółka. Kółka, właściwie koła, można by było lepiej powiedzieć. Koła. Tak? Nasz pojazd ma już koła. Jeszcze tutaj kilka detali, ale że tak powiem, sam pojazd jest już jakby ten najważniejszy jakby zrobiony. Tak właśnie można powiedzieć, że skończyliśmy nasz pojazd. Tak mniej więcej wygląda, zakończony. Tu jeszcze jest oczywiście możliwość zamontowania anteny na kilku elementach, które to nam się tutaj troszkę pokruszyły, ale myślę, że ktoś drobnymi, wprawnymi rączkami to by sobie poskładał i zamocował jeszcze tutaj antenę. My zrobimy wersję bez anteny, bo i takie wersje też były, też jeździły takie wersje. No więc to jest ten modelik wykonany. Pół godzinki. Piękna lufa tutaj się błyszczy. No i można powiedzieć, że to jest ten model tego pojazdu skończony. No, a więc modelik mamy skończony. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. No i owocnych działań z tą materią. Czyli takiej zabawki, realistycznej zabawki. A też takie modele mogą się przydać do gier fabularnych. A jeszcze tutaj chciałem dodać, że przyszedł do głowy nam taki konkurs. Pytanie konkursowe brzmi: jak się nazywał najbardziej znany polski samolot bombowy września 1939 roku? Jak się ten samolot nazywał? Podam trzy wersje. Czy się nazywał Kruk, Lis, czy może Łoś? Proszę podać prawidłową nazwę.